Słowo, gest, zrozumienie. O to walczą codziennie nauczyciele i rodzice autystycznych dzieci zespołu kształcenia specjalnego w Wejherowie. Autyzm to wciąż wielka tajemnica, a oni jako zgrany zespół próbują ją odkryć. Jako zespół nagrali też niezwykły teledysk. W projekt pod hasłem Hej Człowieku zaangażowali się wszyscy, a praca przy teledysku i efekt to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim manifest. Karolina Raszeja. Przeczytaj, co my tu mamy? Maksymilian? Smutek. Smutek oraz? Radość. Oraz radość. Potrafił podejść na czworakach do ściany i oglądać cień swoich dłoni na ścianie, czy bawić się godzinami smoczkiem. Także to były takie sygnały, które mi tam cały czas gdzieś tam zapalały jakieś światełko w głowie, że coś jest nie tak z dzieckiem. Będziemy nakładać takie małe ciasteczka. Proszę, Dominik, spróbujesz? Zobacz, mniej więcej takiej wielkości, dobra? Teraz się nauczyłam z tym żyć, chociaż na początku zawsze mówiłam, co takiego złego w życiu zrobiłam, że takie coś mnie spotkało. Na początku w ogóle nie wiedziałam, co to jest za choroba. Później jak jechałam do poradni w Gdańsku, wtedy dopiero zobaczyłam, jak inne dzieci tam też byli, to płakałam. Jak jechałam do domu, myślałam, że to nie przeżyję tego. Ja podeszłem troszeczkę do tego tak zręcznie, po inżyniersku. Jest problem, czyli jest autyzm, jest diagnoza autyzmu. Zastanowiłem się, co teraz dalej. Trzeba działać. Kiedy byłem mały, dzieci się ze mnie śmiały. Nie chodziłem na podwórko, bo kręciły się tam w kółko. Wszyscy się kapili, mieli dziwne miny. Przecież nic ci nie robię, myślałem sobie. Takie zachowania jak unikanie kontaktu z rówieśnikami, nieintegrowanie się w zabawy, niewspółdziałanie z kolegami, zamykanie się i fiksowanie się bardziej na takich sprawach, rzeczach, które są dla nich łatwiej dostępne. Jest to często albo oglądanie książeczek, albo patrzenie się w jeden punkt, albo też właśnie autostymulacja, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Jaka kategoria? Radość. Radość, czyli gdzie przykleisz wesołość? Dobrze, brawo. Moje dziecko było wyzywane od debili, od ułomniaków. Ludzie wypraszali mnie z kościoła, z pociągu, tak, że moje dziecko przeszkadza komuś dojechać do celu, bo jest głośne, nie umiało usiedzieć w miejscu, strasznie piszczało, krzyczało, a ja musiałam z dzieckiem dojechać do lekarza, do Gdańska, do poradni właśnie dla dzieci z autyzmem. Niewiedza w społeczeństwie jest jeszcze bardzo duża. To wynika z informacji, które czerpiemy też od rodziców, z tymi zachowaniami wśród społeczeństwa, z którymi oni się na co dzień spotykają. Mam tu na myśli właśnie, że te inne zachowania osób z autyzmem budzą niechęć, budzą też taką niezdrową ciekawość, ale też budzą taką chęć jakby zwrócenia uwagi. Świetnie, chłopaki, jeszcze trochę więcej luzu. Ja tam włożyłam praktycznie całe moje serce. Od początku, od momentu, kiedy, jak zaczynam się słowa tej piosenki, kiedy byłem mały, dzieci się ze mnie śmiały i tak było. Moja mama ma zapłakane oczy, wiem, że nie śpi przeze mnie w nocy. Choć i ciągle drepczę w kółko, boi się dnia, że usłyszy, żegnaj szkółko. Gdyby tylko mama została z tymi słowami, to dzieło by nie powstało. Tutaj zaangażowanie i zespół wielu osób, które czuły, że tak trzeba zrobić, że takie podejście jest właściwe, spowodowało, że dzisiaj możemy się cieszyć naszym sukcesem. Ja musiałem się dostosowywać tak naprawdę do nich. Niejednokrotnie kładłem się na ziemię, żeby uchwycić jakieś fajne ujęcie, ale poza tym to jest dobra zabawa. Traktujemy to jako jakieś nowe doświadczenie, przygodę i chcemy, żeby one się przy tym też dobrze bawiły, nie tylko my, ale żeby to była frajda przede wszystkim dla tych dzieciaków. Obudź się, mój drogi kolego. Twój świat jest wspaniały, mój dla mnie doskonały. Miałam telefon z Żyrardowa. Dzwoniła pani prezes stowarzyszenia, że jeszcze nigdy nikt słowami nie wyraził tego, co czuje osoba z autyzmem.
co ona jako mama dziecka z autyzmem czuje i jak bardzo głębokie i poruszające są to słowa. To nie moja wina, że nie ogarniam tego świata dziwnego i spojrzenia twego. Postawiłam sobie za cel, że będę uświadamiała społeczeństwo, uświadamiam i będę to robić, dopóki starczy mi sił. Będę wychodziła z moim dzieckiem na zewnątrz, będę go pokazywała wszędzie, będę robiła różne akcje, nagłaśniała problem autyzmu, żeby wszyscy zobaczyli, jak wygląda osoba z autyzmem, żeby przestali się tej osoby bać, żeby przestali się izolować lub izolować nasze dzieci. Teledysk Hej Człowieku już jest, można go zobaczyć w internecie. Teraz rodzice mają kolejne, o wiele większe wyzwanie. Jako stowarzyszenie chcą wybudować dla swoich dzieci miejsce, w którym będą mogły spędzać czas po zakończeniu nauki w szkole.